coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, to znaczy takiego, w którym część środków przeznaczona jest na wydatki mieszkańców. Być może takie rozwiązanie w przyszłym roku zostanie wprowadzone także w Tczewie. Ale już teraz postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, na co przeznaczyliby 1 000 000 zł z miejskiej kasy. Tak mówiąc szczerze, to bym chciała, żeby było tak po tych terenach wojskowych, żeby zrobić taki ekwapark, nie? Żeby tam było, a nie jakieś tam co innego ma być przeznaczone. Mam swój problem, jestem bezdomny. To jest taki problem, a największy problem tu jest, że nie mogę iść się ugrzać. Czyli może na taką ogrzewalnię dla bezdomnych jakąś? No, bo ja siadam w pociąg, jadę do Poznania i tam nie ma problemów żadnych, a tutaj byli policjanci, najgorsi są. Wyrzucają, od różnych wyzywają. Ci, co tu piją alkohol, kurczę, nazwiskiem moim rzucają, że ja ich chodzę kapować. Tacy pracują tutaj ludzie w ochronie. A pan jest z Tczewa ogólnie? Tczewa ogólnie. I może właśnie na taką ogrzewalnię dla bezdomnych, miejsce, gdzie można się przebrać, tak, coś chciałbym, zjeść? No, co, czy umyć ogoli, coś takiego, nie? Przystanki autobusowe, żeby były. Gdzie taki przystanek? Na Sobieskiego lub na Gdańskiej, bo jak jedzie z kierunku Strzyżykowa, to nie ma przystanku od ulicy Sobieskiego, aż się zatrzymuje na dworcu. I taki 1 000 000 by chyba starczył akurat. Tak, tak, jeden przystanek tam, czy jedziesz czwórka z Flexa, to powinno na Mostowej się zatrzymać, też nie ma, to ludzie jadą aż na dworzec i się wracają, też nie ma. Jest dużo potrzeb na pewno. No, mieszkania odnowić, te, które są w złym stanie. Te komunalne? Przede wszystkim, bo nie wszystkich stać, żeby we własnym zakresie. No i ja wiem, coś dla dzieci, jakaś pomoc ubogich. Czyli taką pomoc społeczną? No. My? Ja nie wiem na co. Na dzieci, na plac zabaw. Gdzie taki plac zabaw? Nie wiem. Ja nie ze Tczewa, ale by się przydało. Tam, gdzie miejsce by było na to, nie? Dla dzieci chorych, o. Czyli na pomoc społeczną? Tak. No, a na co innego? Na pewno nie dla nich, nie? No właśnie, nie? No. Za dużo. Tak? Ale kto ma za dużo? Prezydenty. Tak? Za dużo mają tego. No. Dla dzieci chorych, na dom dziecka, jak budują. Im będziemy kościoły. No. Ja, czyli budują. Kościoły. O. Dziękuję, budują. Do widzenia. No nie wiem, nie mam pojęcia. No ale może coś podpowiemy urzędnikom. Nie zastanawiałem się nad tym, dziękuję. Nie wiem. Nie ma takiej opcji. No jakieś mieszkanie może. Dla kogo? Dla młodych małżeństw, bo nie ma takiego czegoś. Problem jest? Tak, jest. Z mieszkaniami? Tak. A drogie są, czy jak? No, ogólnie chodzi o kredyt, nie? Bo nie udzielają kredytu młodym małżeństwom. A mieszkania komunalne? Łatwo jest dostać takie mieszkanie? O nie, to trzeba czekać długo w kolejce. Czyli mieszkania? Tak, tak. Parę mieszkań, tak. Wie pani co, ja myślę, żebym zainwestowała. Po prostu pieniądze bym zainwestowała w taki sposób, żeby te pieniądze potem przynosiły dochód i wtedy można by było te pieniądze przeznaczyć na przykład na służbę zdrowia, na inne rzeczy. Jakaś inwestycja? Tak, inwestycja. A nie są trochę niepewne czasy, jeśli chodzi o takie finansowe rozgrywki? Wie pani, całe życie człowiek taki, który nie ryzykuje, nigdy nic nie ma. A poza tym, nie wiem. Musiałam się zastanowić jeszcze, co by tutaj trzeba było tak właściwie zrobić, nie? Jeżeli inwestować, no to wtedy wiadomo, że jeżeli człowiek inwestuje po to, żeby przynosił zyski. Jeżeli nie, no to w takim razie są rzeczy, które są na pewno najpotrzebniejsze, czyli młode małżeństwa nie mają mieszkań. Potem służba zdrowia wiadomo, że kuleje. No nie wiem, co tam jeszcze następne by było potrzebne, ale rzeczy po prostu najpotrzebniejsze, które mamy w mieście. A ci, co pracują w urzędzie, wszyscy wiedzą, co jest najpotrzebniejsze. Czyli ogólnie ja bym wydała na rzeczy, które są po prostu niezbędne i najpotrzebniejsze. No nie wiem. Akwapark. Akwapark, ale to za mało trochę. Nie? Ja bym basen bardziej ulepszył, bym zmienił trochę na basenie coś. Na właśnie, przykład. A co tam by się przydało? To znaczy więcej wody, żeby większa powierzchnia była i w ogóle, żeby lepiej wyglądał, ulepszyć go, jakieś zjeżdżalnie, coś takiego, żeby podchodził pod akwapark, ale nie, szczególnie nie musiał być jako akwapark, tylko taki basen lepszy, na przykład jak w Gdańsku jest taki basen. Nie? Czyli nie trzeba by było tylu milionów co na akwapark? No w sumie... To mniej pieniędzy, no, ale... mniej. I jeszcze by na przykład drogi jakieś ulepszyć tutaj, pozmieniać. Na górkach, bo widziałem teraz, że zmieniają, ale są dziurawe, nie? Zbytnio w Polsce te drogi. Zbyt dziurawe. Bo to, co jest w Niemczech, jak jeździłem po drogach, to się nie porównuje do Polski, nie? Wiesz, nie jestem z powiatu tczewskiego, ale jaki miałabym pomysł? Dzieci, to jest mój taki bzik. Edukacja.
stymulowanie wszystkiego tego, co jest piękne, czyli rozwój umiejętności, zdolności i postawienie na te dzieci, które nie mają takiej możliwości stymulacji finansowej w domu. Ale tutaj pomoc ze strony miasta, pomoc ze strony urzędu, jak najbardziej. Po prostu bym zrobiła coś, na przykład, żeby przyciągnąć ludzi młodych, żeby zostały w Tczewie, żeby zostali w Tczewie. Na pewno, bo widzi pani młodzież, wszystko ucieka. I po co nam to? Tutaj u nas się kształcą, państwo wydaje pieniądze, a potem wszyscy fru i ich już nie ma, za granicę siedzą. A tak by może zostali u nas w Tczewie. Powinniśmy wydać na drogi, na budynki, no na odnowę mostu Lisewskiego. A którą konkretnie drogę tak na początek by trzeba było zrobić? No od mostu Lisewskiego do, no tutaj do Gdańska akurat. Całą Gdańską też? Tak. Chodniki? Też, bo ludzie akurat nieraz mówią, że są popękane chodniki i no narzekają na to. A kolega ma jakiś pomysł na tą bańkę? Zrobił coś bym dla, na przykład dla niepełnosprawnych ludzi, na przykład jakieś podjazdy, coś takiego. Jakieś, no nie wiem, no nie Gdzie wiem. Gdzie brakuje takich podjazdów? No wszędzie, na przykład nawet w tej galerii nawet, nie? Można coś zrobić. Jakieś toalety bardziej ulepszyć. No co tam jeszcze? No tak, ale galeria jest prywatna, nie? No to, a tak, to jest taki miejski. No właśnie. Tych bezdomnych tutaj jakoś dokarmić, albo żeby nie pili jakieś tam, wie pani o co chodzi, takie jakby AA, żeby, no dofinansowanie, żeby mogli się podnieść, jakąś pracę im dać, jakąś zwykłą, żeby zarobili tylko, nie? To, że poważne macie pomysły. Tak. Nie skatepark, nie, skatepark. Niepotrzebne to jest. Lepiej nie wiem, komuś pomóc biedniejszemu, nie? Jakieś, nie wiem, dofinansowania właśnie dla takich ludzi, nie wiem, jakieś mieszkania, coś to nie wiem. Dla tych wyeksmitowanych, bo o. Na przykład nie mają, do mieszkań dziecka, nie dostają, dla domu dziecka coś. No wie pani o co chodzi, nie? A to młodym ludziom by się przydało? Nowe szkoły, odbudować je, nowe sale gimnastyczne, klasy, ławki, ogrzewanie. No. I więcej kultury. Zwrócić uwagę na powiat gdański, na Pruszcz, na faktorie, na to, co się dzieje. No u was dzieje się też dużo, ale gdyby tak jeszcze trochę. Może jakaś kooperacja z Teatrem Wybrzeże, może tutaj takie możliwości, jakieś bezpłatne spektakle teatralne. Kultura i nauka, i dzieci.